Spakowałeś plecak? Tak jest. Mam wszystko. Bardzo dobrze. Nie skończyliśmy rozmowy o twoim tacie. Myślałem, że skończyliśmy. Choć jego nie ma tutaj, już wiesz, kim jest i gdzie mieszka, więc możesz do niego napisać. A jeśli nie odpisze? Ważne, że ty możesz być z nim w kontakcie. A jeśli dzieciaki nie uwierzą, że mam tatę? Niczego nie musisz im udowadniać, a tym bardziej wymyślać historyjek. Czemu tak mówisz? Kłamstwa do niczego nie prowadzą. Jeśli ci nie uwierzą, to znaczy, że cię nie znają. A jeśli cię nie znają, to nie są twoimi przyjaciółmi i nie masz powodu ich przekonywać. Prawda czy fałsz? Prawda. No to śpimy. Będzie ci ciepło i przytulnie. Lubisz Plutarka? Ach, te twoje pytania. Czemu chcesz wiedzieć? Bo ja lubię go dla ciebie. Nie mogłam się nacieszyć tą wyszukaną kolacją, bo mnie zezłościłeś. Czemu nie przedstawiłeś mnie przyjaciołom? Już mówiłem, nie mogłem, ponieważ moi rodzice jeszcze nie wiedzą, że się pobraliśmy. I co? Jeśli dowiedzą się od obcych, to nie będzie w porządku. Więc przedstaw mnie swoim starym. Kiedy poznam teściów, zrobię to. Ale my się trochę od nich różnimy. I co z tego? My jesteśmy tacy zwyczajni, a rodzice bardziej klasyczni. Myśleli o innym rodzaju kobiety dla mnie. Innym rodzaju? A jakim ja jestem? Zaraz ci wytłumaczę. Popatrz na mnie. Jestem damą od czubka głowy do stóp. I co? Posłuchaj, jesteś seksowna. Jesteś chodzącym wulkanem. Dobrze. Wybaczę ci, ale pod jednym warunkiem. Zabierzesz mnie do nocnego klubu. Jutro. Świętujmy. Chcesz, żebym ci wybaczyła? Chcesz? Powiesz mi, dlaczego tak patrzyliście na siebie z Kevinem, kiedy weszłam? Chłopcy są zawstydzeni rozmową o seksie przy swoich mamach. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Wyglądało, jakbyście rozmawiali o czymś ważniejszym niż dziewczyna i zamilkliście na mój widok. Skądże? Kevin miał już do czynienia z dziewczyną, o której wspomniałaś. Dlatego nosi prezerwatywy. Jest odpowiedzialnym chłopcem. To straszne, że tak wcześnie zaczął. Ale dobrze, że jest rozsądny. Nie tylko ty możesz pytać. Jak poszło z Jennifer? Problemy? Nie, wszystko dobrze. Czy nasza córka jest niewinna? Czy zadała się z tym bęcwałem, który się wokół niej kręci? Nic nie było. Powinniśmy o tym porozmawiać wszyscy razem. Żeby każdy mógł powiedzieć prawdę, musimy sobie ufać. Jak rodzina. Pomyślę o tym. Jesteś pewna, że nic nie przydarzyło się Jennifer? Nic. A u Kevina wszystko w porządku? Jasne. Idziemy spać? Gdzie jest moja piżama? Czepino, poczekasz w samochodzie? Tak, proszę pana. Chyba jasno się wyraziłem, żeby dała pani spokój mojej żonie. Mogła pani być przyjaciółką zmarłej Antonii Reyes, ale to nie daje pani żadnych praw. Panie Caballero, pani Eugenia jest moją przyjaciółką. Powtórzę, niech się pani trzyma z daleka.
Ona ma problemy ze zdrowiem i nie potrzebuje, żeby ktoś narażał ją na niebezpieczeństwo. Tak jak pani. Pan nie wie, czego ona potrzebuje. Wiem lepiej od pani. Nie wiem, po co pani do niej wydzwania. Ale proszę przestać się narzucać. Jest pani dla nas nikim. Nie pozwolę pani narażać mojej rodziny. O której rodzinie pan mówi? O kochance i waszej córce? Kuzynko, nie dolewaj oliwy do ognia. Nie robię tego. Ale wydawało mi się, że szanowny notariusz Modesto Caballero ma nałożnicę. I co ty na to? Nie będę dyskutował o moim prywatnym życiu. Nie? Zwłaszcza z panią. Jasne. Tyle hipokryzji, tyle kłamstw. Podwójnej moralności. Jest pan zbyt wielkim tchórzem, żeby stawić czoło problemom. Mam nadzieję, że już nigdy pani nie ujrzę. I proszę nie zbliżać się do mojej rodziny, bo pani za to odpowie. Cała się trzęsę ze strachu. Nie rozumiem, co się stało. Czym mama się zdenerwowała? Po co zadzwoniła do ojca? Nie wiadomo, ale pamiętaj o jej stanie. Czasami ma gorsze momenty. Stało się coś złego. Dlaczego zdenerwowała się na Ewę? Przypomnij sobie, że kiedy pierwszy raz cię zobaczyła, zostałeś odrzucony. Na pewno jej przejdzie. Coś poszło bardzo źle, Mimi. Widzisz, skarbie? Wiele nas łączy. Picie, taniec, imprezy. Popatrz, już świta. Nie mogę się tak bawić. Przynudzasz. Jak się poznaliśmy, cudownie spędzaliśmy czas. Tak, ale to było dawno temu. Teraz wszystko się zmieniło. Musimy przestać balować. Nie bądź staroświecki. Impreza i łóżko to najlepsza kombinacja. Mogę zapomnieć o przyjęciach, ale o łóżku? Muszę się położyć. Chcesz iść do łóżka? Chcę. Jesteśmy młodzi. Możemy chodzić do klubów, a potem dawać upust naszej namiętności. A ty jesteś jak starzec. Muszę chodzić do pracy, mam obowiązki. Ty z rzędu. Przypomnij sobie, jak się kochaliśmy. A po przyjęciu czeka nagroda. Dla mnie? Dasz mi nagrodę? Tak, i to wielką. Umyj zęby i zabierz rzeczy do szkoły. Zaraz podjedzie autobus. Dzięki, Lidio. Mamo, w nocy dużo rozmyślałam. Masz rację. Muszę zapomnieć o Juanie i zacząć własne życie. Cieszę się, że to słyszę. Czuję, że mnie kochał. Ale ta sprawa z plagiatem i defraudacją jest bardzo tajemnicza. Nie byłby do tego zdolny. To kto ci ukradł projekt? Nie wiem. Spróbuję się dowiedzieć. Jak coś znajdę, dam ci znać. Nie zaprzątaj sobie głowy szukaniem odpowiedzi, których możesz nie znaleźć. Skup się na własnym życiu. Masz cudownego syna, pracę, spełniasz swoje marzenia i sama to wszystko osiągnęłaś. Wiesz, co jeszcze mam?
Najwspanialszą mamę na świecie. Przez ciebie się rumienię. Ale to prawda, jesteś boska. Plutarko, trzeba było powiedzieć, że spotykamy się w hotelu Grupo Imperio. Łatwiej bym go znalazł. Zabłądziłem. Masz to, o co prosiłem? Jasne. Oto praca twojej zmarłej żony. Dobrze. Teraz tylko spotkanie z prawnikiem firmy i to wszystko. Jak to? Musisz mi zapłacić za tę dyzertację. Poza tym wiszę za druk. Chłopcy pracowali na kredyt, bo to moi kumple. A pan Adriano sprzeda ci udziały? Onesimo. Nie bądź wieprzkiem, nie mów z pełnymi ustami. Wybacz. Stary nic nie mówi, ale je sprzeda, bo trzymam asa w rękawie. Wiesz, jak każdego wykiwać. Jesteś bardzo cwany. Może nie będę musiał używać tych 3 milionów dolarów. Jaki masz pomysł? Teraz rozumiem, co Rebeka miała na myśli, mówiąc, że stałeś się tajemniczy. Zdradzisz mi swój plan? Nie teraz. Nie obżeraj się, jakbyś umierał z głodu. Jeśli nie zjadłeś śniadanie, idź na tacos i przestań tu żuć. W końcu zdobyli punkt. To ich najgorszy sezon. Są żałośni. To ta kobieta. Pani pytała o moją córkę? Zgadza się. Nie znam pani nazwiska. Musiałam panią opisać biednej recepcjonistce. Patrzyła na mnie jak na wariatkę, ale wiedziałam, że musi być pani z córką. Jestem wdowa Ave Maria Leon Jaramillo Zuluaga. Mamo? Jestem z Sinaloa, a wy? Klaudia i moja mama Carmen. Jesteśmy z Puebla. Nie mów za dużo, tu grasują oszuści. Czego pani od nas chce? Proszę nie myśleć, że jestem złodziejką albo porywaczką. Czy z takim boskim ciałem nie wyglądam bardziej na modelkę? Żartowałam. Nie oceniaj książki po okładce. Mądra sentencja. Możemy minutkę porozmawiać? Kupię kawę w hotelowej kafejce. Nie musimy stąd nawet wychodzić. A o czym mamy rozmawiać? O modeście Caballero. Byłam przyjaciółką zmarłego Juana Carlosa Caballero. Niech spoczywa w pokoju. Przed śmiercią podejrzewał, że jego ojciec ma drugą rodzinę. Zamierzał ją poznać i wesprzeć. Poznać nas? Tak. Ale po co? Napijmy się kawy. Opowiem o wszystkim. Nie zabiorę dużo czasu. Ale późno. Mam bardzo ważne spotkanie, nie zdążę. Powiesz, że złapałeś gumę. Nie, muszę tam być. Kompletnie zapomniałem. Zamknij się. O Boże. Przyniosłam pani sok. Dziękuję, Czepino. Wszyscy mężczyźni są tacy sami.
Zdradzają, kłamią, poczynając od mojego męża, który przysięgał, że nasze życie po ślubie się nie zmieni. A w końcu zniszczył moją karierę. A teraz mój syn powiedział, że wybiera się w podróż, a cały czas był tutaj i okrutnie się mną bawił. Nie rozumiem. Proszę tak nie mówić. Ale to prawda. On też mnie okłamał. Ukrył się pod przebraniem i śmiał prosto w twarz. To nie fair. To były ostatnie szczegóły nadchodzących wydarzeń w Machala. Ktoś ma pytania? Nie wiem, na kiedy dostaniemy bilety lotnicze. Nadal ich nie otrzymałam, a wcześniej muszę się jeszcze zająć kilkoma sprawami. Ty nie lecisz, Rebeko. Tylko Adriano, Ewa, pani Moreno i ja. Jak to nie lecę? To był twój pomysł, prawda? To był mój pomysł. Przykro mi, że jest pani zawiedziona, ale tak zarządziłem i nie zmienię zdania. Widział pan kiedyś agencję turystyczną bez szefa PR-u? Lepiej będzie, jak ludzie z Machała zobaczą, że zarząd Grupo Imperio traktuje ich w prosty sposób. Bez tego całego zadęcia i protokołu. Rozumie pani, Rebeko? Oczywiście. Zgadza się pani ze mną? Całkowicie. Uważam, że to najlepszy sposób na zdobycie zaufania tych ludzi. Renato, dlaczego nie ma Ewy i Santiago? Nie wiem. Zawiadomiłem ich i potwierdzili swoją obecność. Nie wiem, co z panem Santiago, ale mojej kuzynce wyskoczyło coś pilnego i ja ją zastępuję. Notuję dla niej wszystkie szczegóły. Zostanie wspólnikiem zmienia ludzi. Dawniej Ewa nigdy nie opuściłaby zebrania. Ale teraz ma ważniejsze sprawy niż praca. Juan Carlos był cudownym człowiekiem, przystojnym, zabawnym. Miał też swoje wady, jak my wszyscy, ale był naprawdę miły. Jak wyglądał mój brat? Bo tata dużo o nim mówił, ale nigdy go nie widziałam. Co ja ci mówiłam? W twoim wieku słucha się i milczy. Idź, kup sobie coś do picia i czekoladę. Co tam chcesz? Później porozmawiamy. Idź. Wraca pani do Puebla? Będę szczera. Nie wiem, dlaczego pani zależało na spotkaniu ze mną i córką. Byłam dla Juana Carlosa jakby ciotką. Podejrzewał, że jego ojciec ma kogoś na boku. Jeśli mogę tak się wyrazić. Jak się dowiedział? Modesto zawsze był bardzo dyskretny. Powiedziała mu o tym pani Eugenia? Nie. A jak się dowiedziała pani Mistral? Nieważne. Rozmowa o tych sprawach bardzo mnie krępuje. Wypytuję panią tylko dlatego, że chcę pomóc. Juan Carlos prosił, żebym się tym zajęła. Może potrzebuje pani porad, jak zabezpieczyć córkę? O jakich radach pani myśli? Nie wiem, chyba o prawnych. Modesto może was nie chronić w należyty sposób. Niczego nam nie brakuje, ale... Ale co? Pani Carmen, nie chcę się pani narzucać, a tym bardziej osądzać. Pan Modesto jest, jaki jest. Z pewnością nie zachował się przyzwoicie i panią uwiódł.
Ja również ponoszę część winy. Byłam jego sekretarką, wiedziałam, że jest żonaty. Nawet wyprowadziłam się z miasta, ale nadal się spotykaliśmy. To prawda, że do tanga trzeba dwojga. Ale jak pani wspomniała, on był żonaty, miał zobowiązania, a pani nie. Mężczyźni uwielbiają namieszać w naszym życiu. W tej chwili martwi mnie tylko jedna sprawa, żeby Modesto dał naszej młodszej córce swoje nazwisko, choć na tyle zasługuje. Do tego będę potrzebowała prawnej porady. Chyba źle zrozumiałam. Powiedziała pani młodszej córce, macie więcej dzieci? Tak. Przyjechałam porozmawiać z Modestem o naszym synu. To dla mnie za dużo. Syn ma jakieś kłopoty? Juan Carlos na pewno chciałby poznać swoje rodzeństwo. Proszę wybaczyć, ale muszę zacząć się pakować. Nasz autobus odjeżdża za godzinę. Poda mi pani numer swojego telefonu? Oczywiście. Zaraz go zapiszę z wielką przyjemnością. Zadzwonię za kilka dni. Dziękuję. Przepraszam, że muszę panią zostawić. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. Z pewnością. Na razie. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, studio Acme. Tekst Monika Muszyńska. Czytał Janusz Kozioł.